Cześć, z tej strony Dawid i dzisiaj chciałem Wam zaprezentować słuchawki marki Panasonic. Jest to model RPHTX7. Kontynuujemy serię słuchawkową, tym razem słuchawki serii budżetowej, czyli słuchawki z przedziału między 50 aż do 200 zł lub inaczej słuchawki do 50 funtów. Słuchawki, które mają największe wzięcie wśród konsumentów. I dzisiaj właśnie przedstawię Wam, dlaczego ja uważam, że te słuchawki są jednymi z najlepszych wyborów, jakie możecie dokonać właśnie w tej kategorii cenowej. Także zapraszam do dalszej części filmu, gdzie omówię Wam, jak te słuchawki są zbudowane oraz oczywiście jak brzmią. Zapraszam. Słuchawki jak na swoją kategorię cenową zbudowane są z całkiem innych materiałów. Oczywiście obudowa jest plastikowa. Oczywiście wstawki nie są aluminiowe, tylko są plastikowe. Natomiast sam pałąk jest zrobiony z metalu. Pokrywa go całkiem fajna skóra. Oczywiście nauszniki, jest to konstrukcja overhead, czyli są to słuchawki nauszne, bardzo wygodne. Jest jakaś skóra naturalna, czyli imitacja skóry, ale nie zużywa się, słuchawki już użytkuje od dość pewnego czasu i wszystko jest tak, było od nowości. Brzmienie tych słuchawek określiłbym jako muzykalne, lekko podkręcone. Tutaj są tony wysokie oraz tony niskie. Jest tutaj bardzo fajne uderzenie tego dolnego pasma, całkiem niskie zejście. Przetworniki tutaj są 40 mm, także dość spore i całkiem niezłej jakości, jeżeli chodzi o dźwięk właśnie w tej kategorii cenowej. Dlatego właśnie nazwałem te słuchawki jednymi z najlepszych, jakie możecie właśnie w tej kategorii cenowej kupić. Średnica jest czysta, schludna, nie jest ona na pierwszym planie. Tak jak mówiłem wcześniej, tutaj na pierwszy plan wysuwa się nam pasmo niskie, przepraszam, i pasmo wysokie. I to właśnie te pasma tutaj podkreślają, trochę podkręcają te brzmienie tych słuchawek. Scena jak na konstrukcję zamkniętą jest całkiem spora, dość wyczuwalna głębia. Całość brzmi całkiem atrakcyjnie. Generalnie można te brzmienie polecić, szczególnie jeżeli mówimy właśnie w jakich tutaj widełkach cenowych poruszamy się, kupując takie, a nie inne słuchawki. Podsumowując, słuchawki są dość lekkie, dobrze zbudowane jak na swoją cenę. Mają bardzo atrakcyjne brzmienie. Słuchawki również są dość uniwersalnymi słuchawkami. Co prawda nie zabierzemy ich w naszą podróż. Są to słuchawki głównie do odsłuchu w domu, głównie ze względu na ich rozmiar. Natomiast to nie jest aż tak duża wada, szczególnie że kupując takie słuchawki, kupujemy je głównie do użytkowania w domu i osoba, która kupuje w tej cenie, przeważnie ma pewnie jakieś pchełki ze swojego telefonu do słuchania muzyki właśnie kiedy jest poza swoim miejscem zamieszkania. Także ja Wam te słuchawki jeszcze raz gorąco polecam. Jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie, komentujcie. Jeżeli to polubicie, to lajkujcie. Jeżeli nie, to dislajkujcie. I generalnie subskrybujcie ten nieregularny, ale jakże fajny kanał. Dziękuję za uwagę.